Maja, chodź tutaj, bo się spóźnimy. To ja. Wiecznie w biegu i wiecznie spóźniona. Chodź szybciutko. Śniadanie po drodze i makijaż w samochodzie to moja codzienność. Kobieta sukcesu. Niestety, to nie ja jestem tą kobietą sukcesu z tytułu. Ale nie martwcie się. Będziecie jeszcze mieli okazję je poznać. Biegnij szybciutko do szkoły, bo już jesteś spóźniona. Odbiorę cię ze świetlicy. A nie możesz po obiedzie? Nie mogę, kochanie, bo mam już umówionych kilka spotkań. Tak, żabko. Pa, pa. Pa. Pracuję w redakcji miesięcznika dla kobiet Twój Sukces. Piszę własny artykuł. Kobieta sukcesu. Taki będzie jego tytuł. Właśnie lecę do jednej z nich. Trzymajcie za mnie kciuki, bo to prawdziwy rekin przedsiębiorczości. Krótko mówiąc, zarobiła w swoim życiu więcej pieniędzy, niż wszyscy razem możemy sobie wyobrazić. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam bardzo za spóźnienie. Czas to pieniądz. Tak mówią. Pani usta, brzmi to wyjątkowo groźnie. To może przejdę od razu do pytań. Proszę. Pani prezes, tytuł kobiety sukcesu otrzymuje pani nieprzerwanie od 2004 roku. Proszę mi powiedzieć, co osobiście uważa pani za swój największy sukces zawodowy? Widzi pani, to nie jest wielki sukces zarabiać miliony, kiedy się jest milionerem. Najtrudniej jest zacząć. Zarobić ten pierwszy milion. I nie uważam, że trzeba go ukraść. Trzeba zacząć od pomysłu na pierwszą złotówkę. Tak się składa, że od dziecka marzyłam o zarabianiu dużych pieniędzy. Kiedy robiłam babki w piaskownicy, od razu zastanawiałam się, gdzie i za ile można je sprzedać. No ale babki z piaskownicy to i pieniądze były z piasku. A ja marzyłam o tym, żeby mieć własne pieniądze, choćby złotówkę. Kiedy skończyłam 6 lat, wpadłam po raz pierwszy na pomysł, jak ją zarobić. Pewnej nocy wypadły mi 2 zęby. Ale nie mogłam ich nigdzie znaleźć. Mama wytłumaczyła mi, że tak się czasami dzieje. Można połknąć własnego zęba i nawet tego nie poczuć. Ale dla mnie to był dramat. Jedyna okazja na otrzymanie pieniędzy od wróżki zębuszki przepadła na zawsze. Ale postanowiłam się nie poddawać. Pomóż mi napisać list. Jaki list? Do wróżki zębuszki. Daj mi spokój, odrabiam teraz lekcję. Wtedy zrozumiałam, że interesy z siostrą to nie jest dobry pomysł. Poprosiłam o pomoc koleżanki. Jedna umiała już prawie pisać. Napisz tak. Moja kochana wróżko zębuszki. Wypadły mi 2 zęby. Czy dasz mi pieniążka? Jeśli mi nie bierzesz, mogę spać z otwartą buzią. To był dopiero początek naszego sukcesu.
List sprzedawał się jak świeże bułeczki. Każdy, kto zgubił zęba, zwracał się do nas. Dziewczyny pisały, a ja sprzedawałam. No i oczywiście sprawdzałam, czy zęby naprawdę wypadły. Pozostałe pytania miałam przesłać mailem, bo przecież czas to pieniądz. Kolejne spotkanie miałam umówione z dr Anną Dąbkowską. Kobietą, która jako pierwsza w Europie zrobiła operację na sercu dziecka w łonie matki. Na spotkanie przyszła prosto z operacji. Słucham. Proszę mi powiedzieć, czy pamięta pani moment, w którym decydowała się pani, że zostanie pani kardiochirurgiem? Moi rodzice oboje byli lekarzami. Całe dzieciństwo spędziłam u nich w gabinecie. Mama była kardiologiem i prawdziwą fanką doktora religii. Kiedy w 85 przeprowadził pierwszy przeszczep serca, przywiesiła sobie zdjęcie doktora religii przy biurku. Tato się trochę obraził, ale to był chyba moment, kiedy ja poczułam, że będę naprawiała ludzkie serca. Najlepsza zabawa zaczynała się, kiedy mama przynosiła jakieś rzeczy ze szpitala. Wtedy zbierał się u mnie cały zespół operacyjny. Kasia i Martyna były moimi asystentkami. A Klara najlepszym anestezjologiem, jakiego znałam. Kładła pacjenta na stół i zaczynała gilgotać. Jak się nie ruszał, to znaczy, że był uśpiony. Tylko Tosia potrafiła przetrwać te tortury. Najczęściej operowałyśmy serce, ale zdarzały się też operacje rąk i nóg. 10 lat później wszystkie dostałyśmy się na medycynę. Kiedy słuchałam tej historii, pomyślałam, że sukces każdej z tych kobiet brał się z dziecięcych marzeń. Sonia Cabot. Właśnie wróciła z Paryża, gdzie prezentowała swoją najnowszą kolekcję mody. Każda kobieta, która otrzymała tytuł kobiety sukcesu, opowiada mi o swoim pierwszym dziecięcym marzeniu. Czy pani zabawy z dzieciństwa również były związane z modą? Tak. Z dzieciństwa najlepiej pamiętam zapach szafy mamy. Pachniała futrami i perfumami. Jak każda dziewczynka, lubiłam się przebierać w jej ciuchy. Ale prawdziwe pokazy mody robiłyśmy tylko, gdy pojawiały się moje koleżanki. Tosia i Zosia były najlepszymi modelkami, a Gosia i Martyna zajmowały się wizażem i stylizacją. Ich mama pracowała w Peweksie i miały prawdziwe cienie do powiek. To było coś. Pokazy robiłyśmy zawsze na łóżku i zawsze kończyły się sukcesem.
pobawisz się ze mną? Teraz nie mogę, muszę dokończyć artykuł. Zaczekaj, kochanie. A w co chciałabyś się pobawić? W dziennikarkę. To jest twoja ulubiona zabawa? Tak. To wiesz co? To weź mój mikrofon. Idę zrobić wywiad ze swoimi misiami. Widzę, że rośnie z ciebie prawdziwa kobieta sukcesu.